przypadło zabrać głos jako pierwszemu. Ja ustalałem tę kolejność zasadniczą, ale staram się kierować pewnymi kryteriami merytorycznymi. Pewne kryteria, które się krzyżują, między innymi było też takie kryterium dotyczące chronologii, tego, jakich zagadnień dotyczy wystąpienia. A moje wystąpienie dotyczy, jak Państwo widzicie, filozofii starożytnej, dotyczy Platona, choć Platona w powiązaniu z problemami jak najbardziej współczesnymi. Mianowicie temat brzmi platońskie antycypacje pojęcia godności, a zatem będę chciał odczytywać Platona i sięgnąć do Platona z perspektywy współczesnej problematyki rozumienia godności jako terminu występującego przede wszystkim w prawie. Jeżeli byśmy mieli wskazać podstawowe pytanie, to ono by brzmiało w następujący sposób. Czy w twórczości Platona można odnaleźć refleksję nad tym, co dziś w prawie określane jest mianem godności i co uznawane jest za źródło praw człowieka? My wiemy, że ten godność występuje w wielu różnych znaczeniach. A tu chodzi o to znaczenie, które jest powiązane, jak powiedziałem, z tym pierwszym rozumieniem godności, tutaj mówimy o godności osobowej. I to mnie będzie interesowało. Zobaczmy, jaki plan, co ja bym tutaj chciał Państwu przedstawić. Mianowicie w pierwszym punkcie chciałbym dookreślić pojęcie godności, jak ono współcześnie jest rozumiane, jakie zawiera elementy. Potem krótko powiedzieć coś na temat tego, dlaczego właśnie sięgać do Platona, bo to nie jest przypadek, to są pewne merytoryczne racje związane ze współczesnymi dyskusjami, przede wszystkim z problematyką powszechności praw człowieka związanymi. W kolejnym punkcie chciałbym powiedzieć, czego nie będziemy i z drugiej strony, czego będziemy poszukiwać u Platona. I następne dwa punkty będą poświęcone już prezentacji pewnych wątków koncepcji platońskiej. I tu będę chciał zwrócić na problematykę celu prawa i państwa u Platona, na problematykę równości, która jest ściśle też związana z problematyką praw człowieka współcześnie. I wreszcie to, do czego zmierza moje wystąpienie jako swojej kulminacji, to jest przemowa Demiurga w Timajosie nad tym tekstem, nad pewnym tekstem z Timajosa, właśnie gdzie Demiurg przemawia do bogów, których stworzył, chciałbym się dłużej zatrzymać. Chciałbym też zasygnalizować, że to, co ja tutaj prezentuję, jest częścią większego projektu badawczego. I ja bardzo chętnie bym kontynuował różne wątki, które tu się pojawiają. Muszę powiedzieć, że oprócz slajdów, które przygotowałem na główną prezentację, jest kilka slajdów jakby na bis. Mam nadzieję, że pewne pytania padną, może nie padną, zobaczymy. W każdym razie jest to część dużo szerszego zamierzenia. Nie wszystkie elementy jestem tutaj w stanie istotne nawet dla tego, o czym tutaj mogę zaprezentować. Zatem punkt pierwszy, pojęcie godności. Ja bym chciał tutaj na użytek tej prezentacji sięgnąć do takich wypowiedzi pomnikowych, które mimo upływu czasu bardzo celnie charakteryzują godność i właściwie ten, jak bym powiedział, paradygmat rozumienia godności człowieka, który wyznaczają instrumenty ochrony praw człowieka na poziomie uniwersalnym, czy te związane z Organizacją Narodów Zjednoczonych, przede wszystkim Powszechna Deklaracja, czy potem Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka, które zaraz się jeszcze pojawią na kolejnym slajdzie, że one dobrze oddają istotę rzeczy w tym sensie, że kształtują pewien paradygmat rozumienia godności, czyli wskazują pewną treść, która z pojęciem godności jest związana i która jest istotna dla prawa, dla stanowienia prawa i dla stosowania prawa. Zatem
myślę, że znany dosyć fragment pierwszy, to jest początek preambuły, gdzie czytamy o uznaniu przyrodzonej godności. Mamy termin w języku angielskim inherent, czyli to jest przyrodzona, znaczy to tyle, co nieoddzielalne. W języku polskim bardzo jeszcze się pojawia. Temu terminowi angielskiemu odpowiadałyby dwa terminy: przyrodzoność i niezbywalność. O tym jeszcze za chwilę powiem. Kolejny element, który moim zdaniem bardzo, jest bardzo istotny dla determinacji współczesnego paradygmatu rozumienia godności w naukach prawnych czy w prawie, to jest artykuł pierwszy. Ja pod ulubioną czcionką wskazałem te elementy, które są dla mnie najistotniejsze. Mianowicie mowa jest o tym, że wszystkie istoty ludzkie rodzą się równe w godności. Tak? Czyli mamy do czynienia z uznaniem powszechności godności. Tak? Gdzie człowiek, tam godność. Tak? I drugie dookreślenie, które znajdujemy w pierwszym artykule, to jest mowa o tym, że są równe w godności. I jest, proszę Państwa, jeszcze jeden element w tym pierwszym artykule, może nie tak wprost powiedziany na temat godności, ale jeżeli ten artykuł dodaje, że te istoty są obdarzone rozumem i sumieniem, a jeszcze wcześniej, że są wolne, to proszę Państwa, możemy też argumentować i uznać, że godność jest czymś innym niż wolność, rozumność, sumienie czy tam inne elementy, które się na to składają. Tak? Że jest czymś innym. Co nie jest, jest niebagatelne, bo niekiedy się próbuje godność właśnie sprowadzić do wolności czy rozumności. Proszę Państwa, kolejny element dookreślający pojęcie godności, to wskazał na Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka, gdzie się pojawia bardzo klarownie wyrażona idea, że prawa człowieka wynikają z godności. W przypadku powszechnej deklaracji to już też było obecne i to było związane z treścią pierwszego artykułu. Tam były spore kontrowersje, kiedy powstawała powszechna deklaracja, czy ten artykuł ma być, czy treść, która jest w pierwszym artykule, powinna być w części artykułowanej, czy też w części w preambule, bo tak się wydaje, że to jak mówimy o człowieku, jaki jest, to są takie treści typowe dla preambuły. Ten spór rozstrzygnięto w sposób bardzo świadomy na korzyść umieszczenia tych treści w artykule pierwszym. A zatem dało sygnał, to mówię René Cassin, to na ten temat się wypowiadał, dało sygnał, że artykuł pierwszy wskazuje to, co jest fundamentem wszystkich praw człowieka, które dalej są w deklaracji wymienione. Jeszcze raz powtarzam, to w sposób bardzo czytelny zostało uznane w międzynarodowych paktach. Te formuły, które tutaj Państwu przytoczyłem, one są powtarzane w innych traktatach, w innych deklaracjach. Można powiedzieć, że robią karierę, przy czym trzeba powiedzieć, że karierę przede wszystkim zrobiła godność, bo w tym pierwszym artykule powszechnej deklaracji ona była gdzieś tam o wolne, równe w godności, prawa, gdzieś tam była rozumność, sumienie. Natomiast z biegiem czasu trzeba powiedzieć, że godność stała się czymś zasadniczym. No, ja bym powiedział, tak się starałem dobrać słowa, czasem się pytać, czy wartość godności, co to jest, właśnie wokół tego będziemy krążyć. I proszę Państwa, jeszcze tutaj jeden tekst, żeby sprawę w miarę tutaj też upraszczać. Mianowicie mamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, która generalnie podąża za tym paradygmatem. Tu pojawia się jeszcze jedno dookreślenie dotyczące godności, mianowicie, że jest ona nienaruszalna. To, jak większość Państwa zapewne wie, to określenie ma rodowód w konstytucjonalizmie przede wszystkim niemieckim, poprzez konstytucjonalizm niemiecki do nas trafiło, ale też w innych aktach można w dokumentach można znaleźć wskazanie owe cechy godności. Zatem krótko zestawiamy na to, co żeśmy przed chwilą powiedzieli. Jaka jest godność? Ta jest powszechna, równa. Możemy dodać tutaj jeszcze, że to znaczy, że równa, niezależna od zmiennych cech podmiotu godności, w tym także niezależna od kwalifikacji moralnych na przykład. A to przede wszystkim znajdzie wyraz w klauzulach antydyskryminacyjnych, które są zawarte właściwie niemal w każdym traktacie, dotyczące zakazu dyskryminowania w korzystaniu z praw człowieka, czy w realizacji praw człowieka, różne tam możemy
do określenia podawać, ale że to jest dyskryminacja w dziedzinie praw człowieka, ona jest zakazana. Czy ktoś jest świętym, czy mordercą, jemu się te prawa należą. Tak? Jest równa w tym sensie godność. Jest owa wrodzona, nieoddzielalna, to właśnie Hiren czasem się tłumaczy jako wrodzona. Gdybyśmy to mieli przekładać na język polski, to temu terminowi z traktatów, jak mówiłem, czy z poprzedniej deklaracji, odpowiadają polskie dwa terminy. Przyrodzona, nie jest nadawana jakimkolwiek działaniem ludzkim, jest niezbywalna, nie może być odebrana jakimkolwiek działaniem ludzkim, dodajmy również moim własnym. Ja nie mogę się zrzec godności, powiedzieć, ja chcę być niewolnikiem, proszę mi traktować jak niewolnik. No, taki akt woli nie będzie miał praktycznie żadnej doniosłości prawnej. Jest nienaruszalna. Proszę Państwa, to jest, myślę, jedno z najciekawszych do określeń, bo to się mówi nieco znacznie nienaruszalne, czyli można naruszyć czyjeś godności, bo tak pierwszą drugie jest, no pewnie możemy kogoś, tak, właśnie gdzieś podbić, jego godność podeptać. Żeby usensownić ten termin, to ja myślę, że podstawowe jego znaczenie jest takie, że wskazuje, iż godność nie może być poświęcana w imię innych wartości. Tak? Nienaruszalna w tym sensie, że nie jest bezkonkurencyjna wobec innych wartości. A zatem owa nienaruszalność wyraża jedną z fundamentalnych gdzieś idei wiązanych z pojęciem godności i powszechnie akceptowanych, bo tych powszechnie akceptowanych elementów nie jest za dużo. Ale to, że godność jest związana z zakazem instrumentalnego, czy dodajmy czysto instrumentalnego traktowania człowieka, tak? Czy też, że godność jest związana z zakazem przedmiotowego traktowania człowieka, to są pewne elementy godności, które, znaczy koncepcji godności, które są powszechnie podzielane. Czy też, jeszcze dokładniej, pokazując pewną egzemplifikację, z tego również wynika to, że prawo i państwo są dla człowieka, a nie odwrotnie, a nie człowiek dla państwa czy prawa. Ta kolejna cecha, to żeśmy mieli, że jest źródłem praw człowieka, dla wszystkich praw, trzeba powiedzieć, że to chodzi, że prawa są bardzo zróżnicowane, że godność jest uznawana za źródło zarówno prawa do życia, czy też do jakichś zupełnie elementarnych środków egzystencji, ale też jest źródłem prawa do wolności religijnej, do wolności przekonań i tak dalej. Różna od wolności i rozumności. I jeszcze jedną rzecz możemy dodać, która jest oczywista, ale warto ją wypowiedzieć. Mianowicie, że godność jest uznawana za coś, co pozytywnie wyróżnia jej podmiot pośród innych bytów. Że to jest coś, co decyduje, że my, czy podmioty godności, mówiąc szerzej, są czymś jakościowo różnym z jakiego punktu widzenia. No możemy powiedzieć uczenie z aksjologicznego punktu widzenia, ale może lepiej schodzić z tego poziomu takich bardzo abstrakcyjnych określeń do poziomu takiego bardziej potocznego, czyli to, że ona pozytywnie wyróżnia swój podmiot, przejawia się przede wszystkim w tym, że ja muszę w sposób jakiś lepszy, znaczy inny, ale w sensie lepszy traktować podmiot godności. Proszę Państwa, chciałbym zwrócić uwagę, zanim przejdę do kolejnego punktu, na pewne dwa różne pytania, które nie zawsze są udzielane. Mianowicie to, czym teraz mówiliśmy, to mówiliśmy o tym, jaka jest godność. Natomiast nic nie powiedzieliśmy o tym, czym jest godność. Ja nawet zasygnalizowałem, że się waham, czy powiedzieć, że to jest wartość, czy coś innego. Tak? Nie wiem, czym jest. I trzeba powiedzieć, że powszechnemu uznaniu szeregu właściwości godności. Myślę, że ten katalog, który wyliczyłem, tworzy ten paradygmat rozumienia godności. Towarzyszy brak powszechnego uznania tego, czym jest godność. No, jak sięgniemy do jakichś potężnych opracowań encyklopedycznych związanych z prawami człowieka, można by się w tej chwili encyklopedia UNESCO, praw człowieka, w ogóle nie ma hasła godność, nie było hasła godność, to było przed laty. Przede wszystkim nie ma określenia, czym ona jest. A i teraz pojawia się, proszę Państwa, problem. Można powiedzieć, nie zaprzątajmy sobie tym głowy. Tak? Jak na razie wszystko działa całkiem sprawnie. Tak? Posługujemy się tym terminem, jest ono jakoś ten termin jest operatywny, tak? Więc może się nie przejmujmy
czy niezgodność. Wystarczą to może stwierdzenie, jaka jest zgodność. Ja, proszę Państwa, nie zgadzam się z takim stanowiskiem. Myślę, że przede wszystkim właśnie dla filozofów prawa jest zadanie takie, żeby jednak starać się na to pytanie odpowiedzieć. Dlaczego? No bo jeżeli nie będziemy potrafili choćby wskazać na propozycji, czym jest owa godność, tak? Wskazać czegoś w rzeczywistości, tak? Czy powiedzieć, że po stronie rzeczywistości może coś takiego jest. To bardzo, myślę, prosta droga się tworzy do tego, aby powiedzieć, to jest nazwa pusta godność. Tam się posługujemy fajnie, ale jest pusta. A kultura, takie puste nazwy, prędzej czy później wyprze, a w kontekście praw człowieka, zaraz przejdziemy do tego problemu, to zagadnienie jest szczególnie istotne z punktu widzenia problematyki powszechności i relatywizmu kulturowego zwłaszcza. Tak? Bo jeżeli godność jest nazwą pustą, no to roszczenia powszechności praw człowieka, że wszyscy na całym świecie, we wszystkich kulturach mają się do nich stosować, no to jest niedobrane wówczas. Właśnie był problem z powszechności. Trzeba powiedzieć, że współczesne prawo praw człowieka, to można znowu dokumentować odpowiednimi cytatami, ale tutaj nie ma na to czasu i nie przygotowałem odpowiednich cytatów, ale można to łatwo dokumentować, że uznaje się radykalną powszechność. Jest takie radykalne roszczenie powszechnego, żeby prawa człowieka były powszechnie najpierw uznane i następnie powszechnie respektowane. A generalnie można powiedzieć tak prosto, gdzie człowiek, tam jego godność i podstawowe prawa. W sposób równy przysługuje godność i prawa, znaczy równość w prawach to jest osobna problematyka, ale generalnie możemy tak na użytek naszego wystąpienia powiedzieć, że tak niezależnie od cech i okoliczności przysługuje godność i podstawowe prawa. Gdzie człowiek, tam jego godność i podstawowe prawa. Zatem w każdej kulturze, w każdym czasie, w każdym miejscu możemy dodawać, jak chcemy, kolejnego określenia. Zatem co trzeba skonstatować, że w świetle tego współczesnego paradygmatu rozumienia praw człowieka i godności, trzeba powiedzieć, że również w starożytności człowiekowi przysługiwała godność i że człowiekowi przysługiwały prawa człowieka. Tak? Jeżeli nie, to proszę Państwa, zresztą zaraz będzie to dlaczego, jeżeli nie, co się dzieje. Tak? Trzymając się tutaj tego slajdu, dopowiedzmy, tak? Że po pierwsze obrona jest taki, no ale gdzież tam w starożytności godność i prawa człowieka? Pierwsza obrona jest taka, jak tutaj mamy zaprezentowaną. No, możemy uznać, że przysługiwała, ale nie była dostrzegana. Wielu rzeczy tam nie dostrzegano. Tak? Też z zakresu matematyki, fizyki. Tak? No to może w dziedzinie praktycznej też nie dostrzegano, że człowiek miał godność. Mogły prawa człowieka nie tylko nie być dostrzegane, mogły nie być uznawane i pewnie nie były, możemy to powiedzieć, no i tym bardziej nie były przestrzegane, tak, prawa człowieka, jak my je rozumiemy. Teraz, proszę Państwa, dlaczego te pytania, czy godność była dostrzegana, czy nie była dostrzegana, dlaczego ten problem jest istotny? Ja myślę, może tak jak krok, jaki tu można zrobić. A z jednej strony, czy prawa człowieka były dostrzegane przez największe umysły starożytności? Ja myślę, że tak, że to jest kwestia bardziej zaawansowana teoretycznie. Przepraszam bardzo, tutaj coś się... Myślę, że się wyłączyło. Jakiś upadek na telefon jest straszny. Proszę Państwa, to jest pytanie bardziej zaawansowane teoretycznie, bo jeżeli uznajemy, że prawa człowieka wynikają z godności, czyli stawiamy piętro wyżej, tak? Zatem ważniejsza kwestia jest taka, czy godność była dostrzegana. Tak? Prawa człowieka to możemy sobie zostawić na później to pytanie i ono jest jakby wtórne. Możemy powiedzieć, że okoliczności nie sprzyjały temu, żeby uwyrażnić te prawa i tak dalej. Natomiast, proszę Państwa, jeżeli godność nie była dostrzegana, starożytności, przez najtęższe umysły, a myślę, że Platon był tym najtęższym umysłem starożytności, to proszę Państwa, będzie to istotny, choć nie rozstrzygający, dodaję, nie rozstrzygający, ale istotny argument przeciwko powszechności przysługiwania godności,
i powszechności praw człowieka. Zatem będzie to argument przeciwko zasadniczej niekwestionowalności fundamentów współczesnych systemów prawa. Jak na razie mało kto próbuje, znaczy filozofowie różne rzeczy robią, ale tak w takiej debacie związanej już praktycznie bardziej z prawem godności jako fundamentu praw człowieka, czy tej konstrukcji, nikt nie kwestionuje. Ale jeżeli się okaże, że w starożytności nikt nie miał, nic nie dostrzegał, co jest związane z godnością, no to będzie to argument przeciwko powszechności. Proszę Państwa, z drugiej strony, jeżeli znajdziemy tutaj coś o godności w starożytności, to będzie to istotny argument, znowu nie rozstrzygający, zgoda, ale to będzie argument istotny na rzecz tego, że godność człowieka, powszechność praw człowieka no jest czymś sensownym. Tak? Zatem przeciwko dość powszechnie rozpowszechnionemu relatywizmowi kulturowemu zwłaszcza. Powiedziałbym, że tutaj jeszcze jest, byłby to argument przeciwko czemuś, co może trąci myszką, ale ten termin jest na dobrą, szacowną historię. Filozofia wieczysta, filozofia perennis. Tak? Mianowicie będzie to też argument na rzecz takiego poglądu, że jest jakaś wspólnota filozofów, która sięga poza czas i miejsce. Tak? Że Platon ma coś nam do powiedzenia. Że problemy, z którymi się borykał, to nie były problemy wytworzone przez jego społeczeństwo, czy przez stosunki własności, jakby tam ktoś inny chciał powiedzieć wcześniej. Także byłby to też argument za tym, że no tak, nie, skoro on to widział, to znaczy, że są wspólne problemy, że najbardziej fundamentalne problemy rozumienia człowieka, a do nich myślę należy problematyka godności, że to jest wspólny problem i nasz, i starożytny, i średniowieczny. A zatem, proszę Państwa, po tym zarysie dotyczącym paradygmatu rozumienia godności, mamy kolejny punkt związany z tym, czego poszukujemy, czego nie poszukujemy. Znaczy ja przepraszam, to ja pół godziny mam, tak? Także to jeszcze spokojnie, bo się zaczęli z opóźnieniem, także tak, swojego czasu będę pilnować. Proszę Państwa, czego nie poszukujemy? Mianowicie powiem tak, ja przyjmuję pewne założenie. Możemy nad nim dyskutować, jestem gotów go bronić i pokazać pewne argumenty, dlaczego takie założenie można przyjąć. Mianowicie założenie, że pojęcia, koncepcje, teorie są oczywiście uwarunkowane kulturowo, ale są jednocześnie pewnymi intelektualnymi narzędziami oswajania i ujmowania rzeczywistości. I one się zmieniają w czasie. Tak? Zatem rzeczą nierozsądną byłoby pytanie, czy Platon przyjmował, mówił o godności tak, jakby żeśmy ją tutaj pojęli, ten paradygmat rozumienia, żeśmy zrekonstruowali. Tak? Zatem nie poszukujemy pojęć, ale poszukujemy tego, co nazywamy antycypacją pojęcia. Zatem uznania przez Platona pewnych elementów, które składają się na treść współczesnego pojęcia godności. Niekoniecznie zebranych w jednym pojęciu. No, widzimy, że to pojęcie godności współczesne ma po prostu szereg elementów. Ma taką treść, taką, taką, taką. Nie widzę żadnego powodu, żeby ta wiązka treści miała zawsze występować w takiej samej jakby paczce. Prawda? Może się inaczej rozkłada. Ważne jest, czy te elementy możemy dostrzec. A zatem czy Platon dostrzegał coś, co pozytywnie wyróżnia swój podmiot spośród innych bytów, co jest podstawą szczególnego traktowania podmiotu, tego czegoś, zwłaszcza uznania za cel sam w sobie, co jest nieoddzielalne od swego podmiotu, obejmuje cały podmiot, jest źródłem wszystkich praw człowieka, niezależne od cechy właściwości, także od kwalifikacji moralnych. To ostatnie, to jest na większą dyskusję. Widzę tutaj właściwie problemy większe niż z tym cechami. Proszę Państwa, najpierw chciałbym wspomnieć o dwóch rzeczach związanych z Platonem, które są niezwykle istotne, może są, znaczy one są związane z tym, co znajdziemy w Timajosie, ale zasadniczo one to jest troszeczkę obok. Natomiast jest ważne dlatego, to co teraz chciałbym pokazać,
To jest ważne dlatego, że Platon jest niekiedy uważany za ideologa totalitaryzmu, za kogoś, który głosi, że to człowiek jest dla państwa bezwzględnie. Więc gdzież tutaj prawa człowieka, jak tutaj Platon jest taki straszny, żeby chciał człowieka podporządkować bez reszty państwu i że to jest, powinien się poświęcić człowieka dla państwa. Proszę państwa, ja bez większego komentarza, nie mogę na tym mówić bardzo długo, jeden cytat, tam jeden z najważniejszych. Podstawowym założeniem i celem naszych praw, Platon wprost mówi, jest to dwie sprawy. Żeby obywatele byli jak najszczęśliwsi i zespoleni ze sobą najserdeczniejszą przyjaźnią. Dwa elementy. Ten pierwszy będzie powtarzany wielokrotnie, to najserdeczniejsze przyjaźni zapomną dosyć szybko, a jest to coś niezwykle ciekawego, bo może też zobaczmy na kolejny slajd. Mianowicie problematyka, jeżeli Platon mówi, że przyjaźń jest celem prawa, to można powiedzieć, że celem prawa jest równość. Wprowadzenie równości, ponieważ Platon, jak wie, to było powszechnie akceptowane w starożytności, uznaje, że równość wywołuje przyjaźń. I że nie może być równości między niewolnikami i panami. Więc skoro przyjaźń jest celem prawa, to możemy dalej dodawać, zatem celem prawa jest to, żeby nie było nierówności. Jeżeli dopóki będą istotne nierówności, przyjaźń nie będzie możliwa. Zatem można łatwo pokazać, że to spojrzenie na Platona jako na ideologa totalitaryzmu to jest w dużej mierze nieporozumienie. Tam są pewne wątki, godne uwagi, ale w dużej mierze jest to nieporozumienie. To musimy sobie podarować ze względu na czas, ale możemy do tego wrócić. To chodziło o wsparcie tej tezy, którą przed chwilą postawiłem. I teraz, proszę państwa, najistotniejszy punkt, jeszcze myślę, proszę 5 minutek, żeby to przedstawić. Mianowicie, chciałbym tutaj zwrócić uwagę, jak powiem, to jest szersze zamierzenie badawcze, jest wiele innych elementów, do których można by, pójść przy tej prezentacji, ale ja tu wybrałem przemowę Demiurga, właśnie Demiurga z wielkiej litery powinno być napisane. Demiurga z platońskiego Timaiosa. Jeśli chodzi o kontekst, to jest moment, w którym, jak wiem, dialog Timaios jest między innymi dialogiem o stworzeniu wszystkiego, łącznie z ziemią, człowiekiem, wszystkiego. I to jest moment, kiedy Demiurg stworzył bogów i do nich przemawia. I mówi tak, bogowie bogów, których ja wykonawcą jestem i ojcem, wodzielem moim jesteście. To, co ja zrodziłem, nie ulega rozkładowi, bo ja tak chcę. Wszechświat jest złożony, więc jest rozkładalny. Ale chcieć rozkładu tego, co piękne i zharmonizowane i trzyma się dobrze, może tylko to, co złe. Dlatego też, skoroście się urodzili, nieśmiertelni nie jesteście, ani nierozkładalni w ogóle. Ale nie ulegniecie rozkładowi, ani was śmierć nie spotka, bo was moja wola wiąże, a to jest więź jeszcze większa i potężniejsza niż te spójnie, które z was związały przy powstawaniu. Proszę państwa, to jest fragment, moim zdaniem znowu nieoceniany. Tutaj jest szereg bardzo ciekawych, istotnych wątków. Proszę sobie przypomnieć, czego państwo się uczyliście na temat dowodów na nieśmiertelność duszy u Platona. Zwrócić uwagę, Platon wszystkie dowody, które są w Platonie, wrzuca do kosza. Właśnie ich nie wrzuca do kosza, jak ktoś dokładnie czyta Platona, tam nigdzie nie ma tezy, że to są konkluzywne dowody. Ale to powiada, wszystko, co jest złożone, jest śmiertelne. Z natury swojej jest śmiertelne. A zatem wszystkie te dowody, które są w Fedonie, są tam oparte. Może nie fundamentalne, one pocieszają, ale tu właściwie mamy jedyny platoński argument, znaczy argument, który sam Platon uważał za konkluzywny na nieśmiertelność. Tu jest bogów. To się dotyczy po części także duszy. Ale ja chcę zwrócić uwagę na coś innego. Mianowicie proszę zwrócić uwagę, co Platon powiada z ustami Demiurga na temat owych bogów. Mianowicie tak, powiada tak. Są oni pięknie zharmonizowani i trzymają się dobrze. Znaczy są czymś pięknie zharmonizowanym i trzymającym się dobrze. Proszę państwa, tu by znowu trzeba wypuścić dokładniej to mówić, zrobić wycieczkę w kierunku platońskiej ontologii i pomyśleć,
co jest u Platona fundamentem istnienia, fundamentem bytu. A no fundamentem, można powiedzieć, jest jedność. Tak? Idea dobra, którą... Ja jestem zwolennikiem tej szkoły, która mówi, że idea dobra to jest idea jedności. Tak? I dawanie istnienia to jest dawanie jedności. No bo jak nie ma jedności, to się rozlatuje. Nie ma. Tak? A co jest podstawą jedności? A no harmonia. Harmonia, trzymanie się dobrze. Porządek. A zatem, proszę Państwa, i, co, i kolejny krok jaki jest? Mianowicie Demiurg powiada, jeżeli coś takie jest, to chcieć coś takiego rozłożyć, to może tylko zła istota. To tylko zła istota może chcieć. A zatem, ze względu na coś, co jest w bycie, należne jest pewne odniesienie. Tutaj konkretnie chodzi między innymi, a to może dalej jeszcze rozwijać, między innymi chodzi o to, żeby dbać o trwanie tego czegoś. Tak? Co jest niezwykle ważne i czego znowu się często nie dostrzega przy interpretacji Platona, proszę zwrócić uwagę, że trwanie tych bytów z punktu widzenia Demiurga nie jest, znaczy postulat, żeby one trwały, nie jest uargumentowany tym, że to jest dobre dla wszechświata. Tak? Nie. Argumentem jest, że w was jest coś takiego. I ze względu na to, co jest w was, nikt, kto jest dobry, nic, co jest dobre, co działa jako dobre, nie może chcieć, żeby to przestało trwać. Zatem jesteście jako stworzeni, jako cele w sobie, nie po coś innego. Ja was będę dbać dla was samych, nie dlatego, że wpisujecie w harmonię w kosmosu. Też to jest, ale tu argument jest inny. Zatem proszę Państwa, żeby już nie przedłużać, przejdźmy do określenia, co zostało znalezione. Mianowicie znaleźliśmy coś, co jest podstawą formułowania postulatu dotyczącego sposobu odnoszenia się do podmiotu tego czegoś. Tak? Należy zabiegać o trwanie, nie wolno niszczyć. Racje tego postulatu tkwią w samym podmiocie. Dobro podmiotu jest celem samym w sobie, a racją nie jest doskonałość wszechświata, choć istnienie podmiotów tego czegoś może być jednocześnie uznane za warunek nawet konieczny doskonałości wszechświata. Tak jest też w przypadku stworzenia człowieka. I co trzeba jeszcze dodać? Że ten postulat jest powszechny. To jest, znaczy Demiurg mówi o sobie, że on tego nigdy nie zrobi, ale tam jest teza mocniejsza. Chcieć rozłożyć, co takie jest, może być czynem tylko złej istoty. Więc jeżeli ktokolwiek działa jako dobry, nie może się temu postulatowi sprzeciwić. Zatem wszystko, co działa jakby słusznie, sprawiedliwie, dobrze, musi działać ze względu na to coś w danym bycie. Co jeszcze możemy powiedzieć? Że to coś jest nieoddzielalne od podmiotu. Bo skoro owa harmonia konstytuuje istnienie, bo konstytuuje jedność, no to gdyby tego nie było, to po prostu nie ma bytu. Nie ma bytu. Obejmuje całość tego czegoś, bo jest związane z istnieniem. Nie jest wprost związane ani z wolnością, ani z rozumnością, bo to w ogóle nie było. A zatem konkluzję. Pierwsza, dosyć oczywista, teza o radykalnej powszechności przysługiwania godności nie została podnoszona. Tak? Platon prowadzi refleksję nad czymś, co posiada cechy wskazywane dziś jako charakteryzujące godność, będącą źródłem praw człowieka. I ostatnia, druga konkluzja, ostatnia myśl. Co Platon powiedziałby współczesnym filozofom prawa w kwestii odpowiedzi na pytanie, czym jest godność? I moim zdaniem takie nauki by nam tutaj zalecił. Godność jest czymś opartym na egzystencjalnym aspekcie bytu. Jest związana z tym, że coś jest, a wtórnie z tym, jakie jest w sensie rozumne, wolne. Tak? Harmonia, tak to jak mówimy o harmonii, o jedności, mówimy właśnie o aspekcie egzystencjalnym. Czyli, że godność być może, taka hipoteza, może to jest po prostu szczególnie doskonalszy sposób istnienia i to jest źródło tego wszystkiego, co się stanie. Także bardzo dziękuję. Teraz mamy czas na zadawanie pytań. Bardzo proszę, formułowanie pytań. Może też przedstawienie się, bo nie wszyscy się znamy, więc bardzo proszę. Panie profesorze, to jest bardzo temat.
temat ciekawy, budzący mnóstwo inspiracji pytań. To jest tak, jak mówicie, takiego kija w kronowisku i pewnie tych pytań mógłbym bardzo wiele generować, czytając dużo wątków, bo to i tu jest dużo bardzo takich ciekawych rzeczy. Ale chciałbym się odnieść do jednego, takiego, który mnie szczególnie intryguje. Uzasadnia pan profesor w sposób przekonujący właśnie tezę, że możemy takie antycypacje pojęcia godności znaleźć u Platona. Moje pytanie jest takie, pociąg dalszy. Czy pan profesor śledził to, co zrobił z tymi zadatkami, początkami uczeń Platona, Arystoteles? Bo jednak godność, przyjmując tak łatwo, że jest to pewna wartość, która przysługuje osobie ludzkiej, to jednak Platon jest takim filozofem, który ważąc na te wartości społeczeństwo i człowieka, osobę, wyżej jednak trochę stawiał społeczeństwo. Arystoteles wydaje się odwracać te wartości, stawiając właśnie osobę wyżej niż społeczeństwo, traktując społeczeństwo jako cel do tego, żeby osoba mogła się jak najlepiej realizować. I pytanie właśnie do pana profesora, czy jest jakoś tak, że z tych właśnie początków Arystoteles zrobił użytek i to rozwinął, czy też nie, czy też jego myśl jakoś odrębnie tutaj wpłynęła? Bardzo dziękuję za to pytanie i kiedy odpowiem. Z jednej strony mogę powiedzieć, oczywiście nie zgadzam się z tym, że u Platona jest jednak pierwszeństwo społeczeństwa i państwa. Kolejny fragment był przygotowany na tego typu pytania. To jest fragment spraw, gdzie Platon mówi, też związany z określeniem celu prawa i państwa. To mówi o tym, że każdy powinien dążyć do cnoty generalnie, mówiąc językiem tamtych czasów, do arete, czyli do, mówiąc naszym językiem, do rozwoju osobowego. Możemy z tym dyskutować, prawda? Ale generalnie struktura jest taka. Każdy powinien dążyć do swojego rozwoju. Platon nie pojmował ten rozwój jako rozwój moralny. I teraz dalej. Nikt niczego, co stoi temu na przeszkodzie, przenosić nie może ponad to, nawet własnego państwa. Jeżeli by doszło do takiej ostateczności, że miałoby rozpaść się w gruzy, ażeby poddać się pod jarzmo panowania gorszych, albo trzeba było opuścić swój kraj i pójść na wygnanie. Bo wszystko raczej wytrzymać i wycierpieć należy, niż dopuścić do zmiany ustroju na taki, który czyni ludzi gorszymi. Proszę Państwa, to mówi Grek. I co mówi? Lepiej iść na wygnanie. Lepiej niech Państwo się rozsypie w gruzy, jak temu nie służy. Zatem to pańskie pytanie oczywiście jest za takim, podąża za takim współczesnym rozumieniem Platona. Myślę, że tu Karl Popper najwięcej nam broni, prawda? Ale trzeba powiedzieć, tego o tym się nie mówi, ale przecież koncepcja Poppera dotycząca Platona była od razu krytykowana, zwłaszcza przez filologów, przez tych, którzy zajmowali Platonem od strony filologicznej. I druga część, co z Arystotelesem? Ja muszę powiedzieć tak, ja wprost gruntownych badań nad Arystotelesem w tej kwestii nie prowadziłem. Moim zamierzeniem jest przygotowanie monografii na temat Platona dłużej. Na tyle, na czym się zaznam Arystotelesem, na tyle, na ile znam, powiedziałbym najkrócej tak. Arystoteles zapoznał problematykę egzystencjalną w dużej mierze. Ja tak uważam, że zapoznał. Też mu się perspektywa zmieniła. Platon może postawić postulat równości, że celem prawa jest równość. Dlaczego? Bo jest metempsychoza. Bo to jest zadanie na kolejne wcielenia. Arystoteles mówi, tu nasz się wszystko kończy. I jak popatrzymy na ten świat, nie ma szans. I są niewolnicy, nie są. Nic na to nie poradzimy. Tak? Więc już choćby z tego powodu tu się zmieniają konteksty systemowe, to odpada. Natomiast ja mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że te same wątki dotyczące godności znajdą się u Tomasza Zofa. Te same wątki. Mimo, że Tomasz jest jednym arystotelikiem, ale godność Tomasz umieści też po stronie egzystencjalnej bytu i to mogę wam pokazać jeszcze w fragmentach. Także tak mogę powiedzieć. Ale jednak poetą drugą. Proszę? Ale jednak dla pan poetą drugą. No to inna kwestia. Proszę Państwa, bardzo proszę. Proszę się przedstawić. Marcin Romanowicz, Uniwersytet Warszawski. Panie profesorze, chcę sformułować pytanie jako laik z zakresu pisem Platona, z całą pewnością nie filolog, który potrafi w sposób rzeczywiście krytyczny czytać dzieła Platona. Bardzo proszę o rozwianie następującej wątpliwości. Otóż bardzo mnie zaintrygował ten moment, w którym pan profesor mówił o celach prawa w filozofii platońskiej. Moje pytanie jest następujące. Czy kiedy Platon
próbował podejść do strony teologicznej prawa, czy jemu rzeczywiście chodziło o przyjaźń i szczęście ludzi, czy przypadkiem nie o szczęście i przyjaźń obywateli. To znaczy cel prawa został jak gdyby zrelatywizowany współczesnego pojęcia przez Platona, jednak do kwestii zakresu filozofii polityki. To znaczy pan profesor, tworząc tą konstrukcję w ramach tego referatu, jak gdyby odniósł cel prawa do wszystkich ludzi, tak to przynajmniej zrozumiałem, czyli jakby próbował nas przekonać, że pan wyznaje taką koncepcję natury ludzkiej, że oto antycypował, myśląc o tej naturze człowieka, coś takiego jak godność. Natomiast mi się wydaje, że to u Platona jednak jest zamknięte w tym kontekście jednak polityki, filozofii politycznej, filozofii społeczeństwa. Dlatego mi w tym razie przekonuje ten fragment z Timajosa, ponieważ to, co pan profesor przytoczył, dotyczy społeczności bogów, tak? Znaczy tutaj Platon znowu idzie tą ścieżką rozumowania, że oto jest pierwotna pewna społeczność i teraz zamach jest w poczuciu tej zbiorowości, są jednostki, które ze względu na to, że są w tej wspólnocie, mają pewne cechy. Ale jednostki z innej wspólnoty tej cechy już mieć nie będą, gdyż są w innej wspólnocie. To jest dla mnie to jest... Rozumiem pytanie. Znaczy tu znowu myślę, się spodziewałem tego pytania, jest kolejny slajd, który moją tezę wzmacnia, mianowicie wypowiedź Platona dotycząca, jak traktować niewolników. Bo to powinno wyjść na głowę, jesteśmy obywatele, siebie traktujemy, tak jak należy. A niewolnik to niewolnik, prawda? Nie ma godności. Proszę poczytać sobie tego napisane. Tak? To, że ktoś w głębi duszy i szczerze czci sprawiedliwość i rzeczywiście nienawidzi niesprawiedliwości, okazuje się wyraźnie w jego postępowaniu wobec tych, których łatwo może wyrządzić krzywdę. Ten więc, kto w stosunku do niewolników tak zachowywać się będzie i postępować z nimi w taki sposób, że nie sprawi się nigdy żadną niegodziwością ani bezprawiem, prędzej niż ktoś inny posieje ziarno, z którego wzejść może piękny plon cnoty. Czyli o co ja mam dbać, mówiąc, przekładając to na te nowsze kategorie. Wiemy, że cnota, czyli arete, jest dla Platona tożsama z rozwojem jednostki, par excellence rozwojem moralnym. A zatem pan musi mieć na uwadze rozwój osobowy, mówiąc językiem współczesnym, niewolnika. Tak? Moralny. Zatem nie, to ja jestem gotów bronić w naszym ciągu tej tezy. A jeśli chodzi o to, to jest kwestia, ja też się spodziewam, że to padnie to pytanie. Mianowicie, no to Platon mówi o bogach, a ludzie to może już nie są. A to jest bardzo ciekawy problem. Ja może poprzestanę na jedno, w fragmentach go przygotowałem, dotyczące człowieka. Tu są pewne problemy, nie ukrywam, ja tam mówię, że tam z tą całościowością, z tym, że ogarnia całość, że to będą pewne problemy. To one tu się mogą pojawić. Mianowicie tu Platon jasno mówi, prawda, co do tej części, to jest o ludziach. Znaczy o tworzeniu ludzi, która powinna by nosić to samo imię, co nieśmiertelni, zwana jest boską i rządzi tymi spośród nich, którzy chcą iść zawsze za sprawiedliwością i za wami, to ja wam dam jej nasienie i początki, co do reszty i tak dalej. Tak? Czyli tu Platon wyraźnie mówi, że w człowieku, w ludziach jest cząstka, która jest bezpośrednio przez niego tworzona, a zatem jest właśnie harmonijna i trzyma się dobrze, że nie ma żadnych racji, żeby tą cząstkę, żeby ją zniszczyć. Tak? Jest powszechny postulat, żeby jej nie zniszczyć. Tak? Ja, tu jest jeszcze jeden fragment, z tej istoty możemy więcej pewnie jeszcze przytaczać. Natomiast w tym przejściu są problemy, ale one w zasadniczej tezy mojej nie podważają. Tak? Bo tu jaki jest problem? Mianowicie, to, co byśmy nazwali godnością w przypadku bogów, jest związane u człowieka z pewną cząstką człowieka. Tak? I tu nie ma tego, że to obejmuje jakby całość tak wprost. Ja bym tu bronił tej tezy, że jednak do tej całości jest przejście, ale tu jest ten problem raczej z całościowością. Natomiast to, że to człowieka dotyczy. Sam udzielił mi sposób, ale... Proszę bardzo. Ja mam dwie uwagi. Proszę się przedstawić. Nazywam się Magdalena Małecka. Jestem doktorantką w Szkole Nauk Społecznych. Proszę głośno, proszę. Tak jest. Więc pierwsza moja uwaga dotyczy samej strategii argumentacyjnej. To znaczy, bo pan próbuje pokazać, że być może w starożytności w piśmie jednego z filozofów mamy takie uwagi, które by antycypowały wyjście pewności tego, jak dzisiaj rozumiemy. I oczywiście mówi pan o tym, że to jest nierozstrzygalny argument. Problem chyba polega na tym, że żeby chcieć w ten sposób
historię ludzkości, prześledzić historię myśli i tam pokazać, że takie elementy myślenia o godności się pojawiały po to, żeby trzymać argument powszechności. Tak? Bo na takiej podstawie tam mówię swoim próbem odniesienia się do stanu żywności, w związku z czym. To jest pierwsza uwaga. A druga. Ja myślę, że to tak nie jest. Znaczy, owszem, można powiedzieć, że wszystko, co istnieje, ma jedność zadań w tym sensie, w jaki się to czyli partycypuje dobra, czy partycypuje jedność. Natomiast tutaj wyraźnie mamy taką konstrukcję, że jest istotna różnica między tym, co Demiurg stwarza wprost i wprost tworzy właśnie bogów i tworzy tą cząstkę człowieka, o której tam dalej jest mowa, tak? I Platon tylko mówi tyle, że jest jakościowa różnica, tak? Czyli że ta wewnętrzna harmonia i to trzymanie się dobrze, mamy jakościową różnicę. Możemy dyskutować, prawda, na czym ona jest oparta. Znaczy, tu jest takie proste rozwiązanie, bo to mówi, albo jak Demiurg coś wprost stwarza, to jest jakościowo coś innego. I tyle. Tak? Moim zdaniem to wystarczy. Tak? To wystarczy. I to samo dotyczy owieczostwi w człowieku. Tak? Natomiast prawdą jest, że oczywiście wszystko, co istnieje u Platona, musi mieć jedność. Także to tak. Ale jakościowa różnica jest przez Platona wyraźnie zasygnalizowana. Bo Platon nie mówi o niczym innym, że nie przestanie istnieć. Tak? Nie przestanie istnieć tylko to. Ten postulat jest adresowany do. Jeśli może tak, albo wtedy mamy problem z tym, że musimy odróżnić jednak, czym różni się godność, że ta jakościowa. Tak. To są kolejne problemy i można im się dokładnie przyjmować, natomiast jedno jest tutaj jakby jasne już z tego choćby fragmentu, czy z tego najbliższego kontekstu, o którym wspomniałem, że jest pewna jakościowa różnica, którą Platon dostrzega. Tak? Bo ja nie bronię tezy, że koncepcja Platona jest najlepszą koncepcją godności człowieka, no absolutnie nie. Ja tylko chcę pokazać, że to, co stanowi współcześnie elementy paradygmatu rozumienia godności, że Platon te czyli co widział? No widział jakościową różnicę między pewnymi bitami. I to taka jakościowa różnica, że jak ktoś tam ma to coś w sobie, no to trzeba właśnie dla niego samego jakby dbać o jego istnienie. Tak? A w przypadku innych nie, i tyle. Tak? Natomiast drugie to pytanie było dotyczące argumentacji. Pierwsze, dużo obwarowań zrobił, że to nie jest konkluzywny argument. A po drugie, powiem tak, że ta moja argumentacja zasadniczo idzie po linii, moim zdaniem, takiej wiodącej do sposobu postępowania związane z falsyfikacjonizmem. Czyli jakby ważniejsze jest to, że ja stawiam pewną hipotezę i teraz, jeżeli by tak było, to cała koncepcja się wali. Jeżeli ja pokażę, że tak nie jest, tak, to ja zmacnę. Czyli się koncentruje na falsyfikacji. Teraz moje rozumienie było takie. Jeżeli by się okazało, że Platon w ogóle nic tutaj nie dostrzega, no to jest bardzo źle. I co ja zrobiłem? Sfalsyfikowałem to jeżeli. Tak? Dostrzegam. Natomiast to, co pani mówi, przejść przez całą historię filozofii, popatrzeć, no to jest tak zwana weryfikacja. Prawda? To jest weryfikacja, czyli potwierdzanie. To jest tak od strony argumentacyjnej nieco słabsza strona, ale też istotne. Ja to robię. Prawda? Ja to zrobiłem na przykładzie Tomasza Zakwinu. Czy Kanta, czy tam troszkę coś. Ja nie wiem, czy sam sobie mogę udzielić głosu, ale już czas. Takich pytań, panie profesorze, problemów, które
moim zdaniem są bardzo poważne. Panie profesorze, pierwsza sprawa. Czy sądzi pan, że można wypracować filozoficzną teorię godności, ja akceptując jakby podmiotu godności, czyli człowieka? Czy możliwa jest teoria godności bez teorii człowieka? To jest pierwsza sprawa. Czy nie jest tak, że teoria człowieka może przyćmiewać i właśnie niwelować godność? Bo proszę zwrócić uwagę, nawet w języku potocznym mówią o prawach człowieka, nie prawach godności. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, panie profesorze, czy nie jest tak, że Platona mamy przynajmniej trzy koncepcje życia społecznego? Pierwsza z polityki, z Rzeczpospolitej, gdzie Platon mówi na przykład o tym, że trzeba eliminować chore, nieudane dzieci, jak w tym kontekście znaleźć godność człowieka. Czy przypadkiem nie jest tak, że właśnie Platon ma na uwadze raczej godność obywatela, godność żołnierza, godność jakby naczelnika państwa? I trzecia uwaga, ostatnia. Wydaje mi się niestosowne stosowanie słowa stworzenie przy okazji tutaj koncepcji Platona. Stworzenie, no. Tak, dlatego, ja wiem, tak. Wiadoma rzecz. Dobrze, to już szybciutko, to już nie wiem, jako przewodniczący, w stanie czasu pilnować, że to nie jest przekroczone. No ta ostatnia kwestia, tak, oczywiście możemy powiedzieć, dyskutować, czy mówić o stworzeniu, czy tworzeniu. No dominuje koncepcja, że to jest, że to stworzenie z materiału. Ja tak szczerze mówiąc, sam tego nie przekładałem i do końca nie jestem tego przekonany. Ale zgoda, przy takim lepiej mówię tworzeniu. Druga sprawa to państwo, ta koncepcja życia społecznego z państwa. Znaczy moja argumentacja jest prosta, nie jest prosta. Ja powiedziałbym tak, są te koncepcje, które ja zarysowałem. To są mocne słowa. Też jest istotne przy interpretacji Platona zwracamy uwagę na kontekst formalny. Gdzie się dana wypowiedź pojawia? W jakim jest szerszym kontekście? To można dosyć dokładnie zrobić. To taki artykuł Gorgiaszu, który napisał dialog, Gorgiasz to dokładnie analizuje. I tu też była część, w referacie pisanym jest część poświęcona kwestii formalnej. Ale króciutko Państwu, jak mówicie, ja powiem tak. Państwo trzeba czytać jako traktat antropologiczny, to większość właściwie uznaje. Pytanie jest, czy również jako polityczny, ja powiedziałbym nie. To jest traktat antropologiczny. Proszę zwrócić uwagę, jeżeli to jest traktat o największej doskonałości duszy, jaką jest sprawiedliwość, to teza Platona jest taka. Wszystko, co jest w człowieku, wszystko, co jest w duszy, musi być poświęcone dla jej sprawiedliwości, dla jej największej doskonałości. I teraz, jeżeli państwo wnosi dusza, no to tak musi powiedzieć, tak musi napisać. A taki najdłuższy argument z punktu widzenia tekstu, moim zdaniem też niedoceniany, artykuł nie przygotowałem, jakoś tego pytania nie przewidziałem do końca, no, ale to niemal z pamięci znam. Mianowicie, jeżeli dojdziemy do fragmentu w państwie, gdzie Platon kończy budowanie modelu państwa i się zastanawia, czym jest ta sprawiedliwość, której szukaliśmy, budując to państwo, bo to jest główny przedmiot dialogu państwa, cel. Czym jest sprawiedliwość indywidualna do człowieka? I wtedy padają słowa w ustach Platona na przedsenie, powie, a tak naprawdę, to sprawiedliwość jest. I dalej tłumaczy, czym jest sprawiedliwość. To nie jest to, co się zwiąże to na zewnątrz. To jest to, co jest wewnątrz człowieka, żeby była, mówiąc najkrócej, wewnętrzna jedność. I o tym, co mówi, ten fragment jest niedoceniany, o tym, co mówił wcześniej, na przykład o tym tak wypadały słowa, a to, że szewc ma pozostać przy swoim kopycie, bo tak się pokazuje Platon. A no Platon każdego przypisał do zajęcia i niech tylko to robi. Tak? A i tak raz mówię, a to, że szewc ma zostać przy swoim kopycie, to było tylko widziadło sprawiedliwości. Ale nam się przydało. I potem padają te słowa, a tak naprawdę. Jak Państwo się wczytacie w ten fragment, to tam też padają takie słowa, że człowiek sprawiedliwy postępuje właśnie sprawiedliwie, kiedy majątek zdobywa, kiedy zabiera głos na zebraniach, kiedy dba o ciało. Czyli pełen człowiek, zdaniem Platona, w świetle tego fragmentu, to nie jest taki, który się cenuje tylko jedną rzecz. Ten, kto zabiera głos na zebraniach, budowy, kto dba o ciało, kto się pieniędzmi zajmuje też. Tak? Także to ja tu nie miałem żadnych wątpliwości. I to jeszcze pierwszy błędek, do końca nie uchwyciłem,
istoty tego pytania. Czy godność nieprzysłania człowieka... Czy możliwa jest teoria godności z antropologii? Jakbym miał tak krótko i brutalnie powiedzieć, powiem tak. Bo to, co żeśmy tu robili, to nie była antropologia, tylko jakiś rodzaj teologii. Tak? Godność posiada w tej szerokiej wizji, na przykład jak jest u Tomasza, godność posiada nie tylko człowiek. Posiadają aniołowie, posiada Bóg. Prawda? Zatem kategoria godności nie jest ściśle związana z naturą ludzką i to jest coś, co uważam jest też kolosalnie ważne, bo współczesne koncepcje godności, zwłaszcza kantowskie, wiążą godność z naturą człowieka. A tak nie było w historii filozofii wcale. Tomasza wcale tak nie jest. Godność nie jest związana z naturą człowieka, tylko jest czymś właśnie z innego poziomu. Tak? Także tak najkrócej. Można by za to powiedzieć. Dziękuję bardzo serdecznie.